Witam was w najbanalniejszym podcaście Banał! Dzień dobry, ja jestem Piotrek, albo dobry wieczór, albo nie wiem kiedy słuchacie i gdzie tego słuchasz. Zastanawia mnie, gdzie tego słuchasz. Postanowiłem, że dzisiaj porozmawiamy o introwertyzmie. Już pamiętam w przedszkolu, jak byłem, to bardzo nie lubiłem bawić się w grupach. I to było takie dla mnie niepojęte. Dlaczego ja teraz muszę bawić w jakiś głuchy telefon z tymi dziećmi wszystkimi? Ja nie chcę z nimi się bawić. I na szczęście miałem o tyle wspaniałe panie przedszkolanki, że bardzo często pozwalały mi układać zabawki, czy zająć się jakimś takim sprzątaniem, kiedy wszyscy bawili się w taką zabawę grupową, że na przykład piłką się rzuca i coś tam się mówi. Nie, wydawało mi się to absurdalnie bezsensowną zabawą. Nie czerpałem z niej ani krztyny radości już wtedy. Ale wtedy nie miałem pojęcia, czy to dlaczego tak. Po prostu nie chcę grać i nie zawsze niestety panie mi na to pozwalały, więc nie zawsze mogłem grać. Ale wtedy wydawało mi się to normalne, że na przykład wolałem rysować szlaczki, no bo w przedszkolu rysowało się szlaczki. I to było dla mnie wspaniałe zajęcie. Bo wtedy byłem sam ze sobą, była cisza, mogłem rysować te szlaczki. To było coś przyjemnego, można było to robić samemu. Nie trzeba było bawić się w grupie. Wręcz nawet zabawa w grupie rysując szlaczki była niepożądana, no bo nie dało się skupić. I byłem w tym bardzo dobry. Naprawdę, no uwierzcie, to te szlaczki były takie perfekcyjne. I wyobrazisz sobie, że pewnie teraz piszę pięknie i cudownie. No nie, odręcznie piszę tak, że sam mam często problem z rozczytaniem siebie, ale było coś takiego, że te rysowanie szlaczkami panie mnie chwaliły, ale padały takie insynuacje, że ładniej niż dziewczynki, że jak dziewczynka. I to mnie tak niepokoiło jako dziecko. Dlaczego, że dziewczynki... Ja nie jestem dziewczynką, ja nie chcę być dziewczynką, ja jestem chłopczykiem. I tak mi się to nie podobało i zacząłem coraz brzydziej robić, żeby mnie nie porównywały, że jestem dziewczynką. Nie dlatego, że dziewczynki są gorsze. Tylko no ja byłem chłopcem, ja chciałem być chłopcem, prawdziwym mężczyzną. 5-letnim. Takim... Więc dziwne to było, że tak jakby to jest, tylko może być zarezerwowane dla dziewczynek. I właśnie... To był paradoks, że bardzo często takie introwertyczne wyciszenie się i chęć pobycia samemu, chęć wyjścia wcześniej z imprezy, może nie, bo wtedy jeszcze nie było wychodzenia z imprez, ale pobycia samemu, pobawienia się samemu, zajęcia się takimi, nazwijmy, artystycznymi rzeczami, właśnie jak dla dziecka to rysowanie, bo też lubiłem rysować wtedy, ale dostawałem sygnały, że to właśnie jest dla dziewczynek. Że facet nie może, dziecko, chłopczyk. Było to dla mnie dziwne i przez to jakoś tego zaniechałem i teraz piszę fatalnie, bo no, pewnie mi to zostało. Ale i to jest też w przypadku, wydaje mi się, mężczyzn z introwertyzmem, że często jesteśmy wrzuceni, jakbyśmy byli troszeczkę zniewieściali. Takie miałem często wrażenie, że tak gdzieś jestem, jako dziecko byłem tak traktowany, jakbym był w niedobrą stronę szedł, no bo lekko zniewieściały. Przecież facet powinien być silny, męski, niezniszczalny, pełen zamknięcia i różnych innych rzeczy, nie? Ale dopiero kiedy poszedłem do szkoły, to mi uświadomiono, że coś jest ze mną nie tak, no bo ja nie jestem aktywny na lekcji, nie zgłaszam się, nie krzyczę tam, że la, 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 jak to dzieci w podstawówce krzyczą, tylko ja wolałem siedzieć sobie sam i na lekcji nie zgłaszać się do odpowiedzi. Nie czułem takiej wewnętrznej potrzeby. Do pewnego momentu wydawało mi się to normalne, że sobie siedzę, słucham albo nie słucham, bo często były tam tak nudne rzeczy, że mnie to nie interesowało. I często faktycznie rozmyślałem zamiast słuchać. Skupiałem się na swoich myślach, na jakimś wymyślaniu jakichś niestworzonych pewnie historyjek i błądzeniu w swojej wyobraźni, bo mnie nie interesowała lekcja, niektóre lekcje. A często po prostu nie czułem potrzeby zgłaszania się, bycia aktywnym, takim przebojowym,
Bo ja jeżeli znałem odpowiedź, to nie czułem, ale po co ja właściwie mam się zgłaszać? Bo ja wiem, jaka jest odpowiedź. A jak nie wiem, to tym bardziej nie ma sensu, żebym się zgłaszał, bo dostanę złą ocenę. I wielokrotnie wolałem na przykład na przerwie posiedzieć sam, żeby sobie odpocząć, no bo w szkole jest tak strasznie głośno, wszyscy biegają i tak dalej. I od pewnego momentu nauczycielka zaczęła zwracać mi najpierw uwagę, czy ze mną wszystko jest okej, że na tej przerwie siedzę sam i nie poczłapię sobie, dlaczego nie pójdziesz do kolegów, pójdź się z nimi pobaw. Ale ja nie czułem takiej potrzeby. Dobrze mi było, kiedy czasami mogłem sobie tak gdzieś na uboczu usiąść, o ile to było możliwe w szkole. I tak stopniowo się to pogłębiało, takie zwracanie uwagi, czy albo nie zabieranie głosu na lekcji. Nie czułem takiej potrzeby wewnętrznie. Lepiej mi było po prostu... Ale jeżeli czasami... Była taka potrzeba, to ja się potrafiłem wypowiedzieć, ale coś, co mnie w jakiś sposób nurtowało. Ale to było oczywiście bardzo rzadko. W szkole większej rzeczy często mnie aż tak nie porywała i nie była czymś, co było mi bliskie memu sercu. Zaczęło się to też nawarstwiać tym, że nauczycielka zaczęła zwracać moim rodzicom uwagę, że o, Piotrek jest nieuważny na lekcji, on jest buja w obokach, nie ma go na miejscu, jest bardzo cichy i przez to mam wrażenie, że jest bardzo nieśmiały i coś jest z nim nie tak. Już chyba nawet też o tym wam tu mówiłem. I wysłano mnie do psychologa, ale właściwie wszystko okazało się okej, tam jakieś, nie wiem, według mnie dziwne jakieś rzeczy, musiałem jakieś zadania wykonywać, które... Według mnie był... O, sprawdzałem, czy się nagrywa. No musiałem ten odwrócić się, ale ona się nagrywa. Według mnie były, dla mnie nudne to były zadania, które okazało się, że okej, dziecko nic ze mną nie jest. Cokolwiek. Ale ciągle się to nawarstwiało, że jestem... Coś ze mną jest nie tak, no bo jestem taki nieśmiały, tak się nie odzywam, tak siedzę cicho. Ale nigdy nie miałem problemów z nauką. Miałem dobre oceny względnie, nie miałem problemu, żeby się czegoś nauczyć, jeżeli taka była potrzeba, żeby mieć w miarę dobrą ocenę. I odbijało się to na gorszych ocenach z zachowania. Wystawiano dobrą ocenę. No i, a ja byłem grzecznym, spokojnym dzieckiem. I strasznie mnie to frustrowało. Nie rozumiałem tego. Miałem, nie wiem, 8, 9 lat, 10. Co ja mogłem rozumieć? Dawało mi to do wrażenia, że mimo wszystko jestem złym dzieckiem. Że coś jest ze mną nie tak, mimo że w sumie nie było ze mną nic nie tak, bo ja niczego złego nie robiłem. Nie uprzykrzałem na lekcji, nie pyskowałem. Byłem grzeczny. Po prostu naprawdę byłem grzecznym dzieckiem, jeżeli chodzi o szkołę. Nie robiłem jakichś dziwnych rzeczy. Ale miałem zawsze taką ocenę z zachowania, jak ci, co przeszkadzali. I czułem się, mimo że to była ocena z zachowania, jakoś taki niedobry, niefajnie. Tak się traktuje, dlaczego tak się właśnie traktuje introwertyczne osoby, takie ciche, wycofane, które nie potrzebują być w centrum uwagi w szkole? Dlaczego tak jest? Promuje się tylko i wyłącznie ten ekstrawertyczny styl. I przez to czułem się jeszcze bardziej dodatkowo gorszy, że naprawdę coś chyba jest ze mną nie tak. Może ja jestem naprawdę zły, źle się zachowuję, że powinienem się zmienić? Ale ja próbowałem. Ja chciałem być bardziej przebojowy, bardziej krzykliwy, ale ja po prostu nie potrafiłem. Ktoś powie, wyjdź ze swojej strefy komfortu i tak dalej. No to nie działa tak w pewnych kwestiach. Po prostu jest to takie usposobienie. Czy jakby to tam nie nazwał. To jest bardzo i to jest wszystko normalne, jak najbardziej okej. Tylko dałem sobie w ten sposób wmówić to, że jestem gorszy. Bo jestem wycofany, bo jestem cichy. Bo nie potrzebuję ciągle być w centrum uwagi i robić wobec siebie wielkiego zamieszania. Nie potrzebuję. Jest mi z tym bardzo dobrze. Dobrze się z tym czuję, że mogę pobyć ze sobą sam. Super. I potem to tak się we mnie nawarstwiło przez całą szkołę, wmawianie tego, że w liceum przez pierwszy semestr, jak nowa szkoła, nowi ludzie, ja po prostu tak
uwierzyłem w to, że coś jest trochę ze mną nie tak, jestem nieśmiały, bo tak mi właściwie wpojono. Mimo, że ja teraz obiektywnie wiem, że ja nie jestem tak naprawdę nieśmiały i nie mam problemu z kontaktem z ludźmi, nie mam problemu wystąpienia przed 200 osobami, 200 czy 200 osobami na sali i mówienia, nie mam problemu. Robiłem to. Nie mam problemu z tym, że jak ktoś obcy podejdzie do mnie na ulicy i powie, super rzeczy robisz w internecie, dziękuję ci za to i sobie pogadamy. Nie ma problemu. Nie czuję się wtedy speszony albo uciekam. Nie. Oczywiście też jestem teraz już starszy niż byłem. Ale ja po prostu w to uwierzyłem, bo mi to tak w kupę wkładali, że coś jest ze mną nie tak. I w liceum przez pierwszy semestr właściwie nie miałem. Chodziłem do tej klasy, ale nie miałem żadnego kolegi, żadnej koleżanki. Z nikim praktycznie nie rozmawiałem przez pierwszy semestr. Paradoksalnie miałem kolegów, ale nie w szkole, których znałem dłużej i nie miałem z nimi problemu nawiązywania kontaktu, bo się znaliśmy już od małego, nie? Ja po prostu w to tak uwierzyłem, nawpajalo mi, że już byłem starszym. To na szczęście trwało jeden semestr. No i to nie jest fajne uczucie, jeżeli się uczuję tak samotnie. Czuję się takie coś, że nawet nie miałem numeru kontaktu do nikogo z klasy. Nawet nie wiem, czy wtedy wiedzieli, jak się nazywam. Może ktokolwiek coś tam wiedział. No jest to smutne. I wiem, że sporo osób takie rzeczy przeżywa, bo piszecie do mnie. I no jest to, tak jak sobie teraz wspominam, strasznie to takie było nieprzyjemne. Czułem się, jakbym po prostu się gdzieś, jakbym nie istniał w tej szkole, mimo że byłem w niej. Jakby właściwie zniknął, to by nikt nie zauważył. Potem się wszystko zmieniło, nawet radiowęzeł prowadziłem i coś tam gadaliśmy czasem przez mikrofon, więc jednak okazało się, że ja nie jestem tak nieśmiały, ale po prostu nie mam potrzeby bycia ciągle wśród ludzi. To jest naturalne, to jest okej, że jesteś cichą osobą, to jest okej, że nie masz potrzeby za każdą sytuacją zadawać się z ludźmi, ale nie dlatego, że ich nienawidzisz, tylko musisz odpocząć, naładować swoje baterie. To jest jak najbardziej normalne i okej. I nie ma żadnego powodu, byś nie była wartościową osobą z tego powodu, jeżeli tak masz. Naprawdę. To, że jesteś cichą, wycofaną osobą i nie masz... I czasami wolisz zamiast iść na imprezę poczytać książkę albo posiedzieć w domu, porysować, popisać, poczytać. Nie wiem, pograć na instrumencie, jest to jak najbardziej okej. Okay. Potrzebujesz wyjść z imprezy wcześniej? Potrzebujesz zamknąć się w toalecie na weselu czy na jakiejś dużej imprezy i trochę sobie odpocząć od ludzi? Super, okej, okay, też tak robię. Albo, że jak sąsiad wychodzi i widzę przez... albo słyszę, to ja... i mam też wychodzić, to ja nie wychodzę, tylko czekam, aż on przejdzie, bo nie chcę mieć small talku, bo nie lubię takich rozmów. Nie zawsze mam na nie ochotę i to jest jak najbardziej okej. Okay. Nadal jesteś wartościową i kochaną osobą, jeżeli tak jest. Nie daj sobie wmówić tego nikomu, że musisz być takim bardzo przebojowym. Okej, okay. W pewnych kwestiach jest faktycznie może i lepiej, łatwiej, ale pewnych rzeczy trzeba zaakceptować to, jakim się jest, jakie się ma trudności. Przyznać się do swojej tak zwanej ciemnej strony, do ciemnej, do tej mrocznej, nazwijmy to tak. To nie jest nic mrocznego, tylko do prawdy o sobie, do zrozumienia tego, jakim się jest. Jeżeli masz takie coś w sobie, jest to okej. Okay. Jak najbardziej dasz sobie radę. No. Ja nie mam problemu ze znajomymi, nie mam problemu posiadania znajomych czy tak dalej. A często się tak to obrazuje, że introwertyk to ta osoba totalnie wycofana i siedzi w jakaś zamknięta w pustkowiu. I też jest jakaś mitologizacja, że ten, co przebywa sam, to jest jakiś dziwny. A co w tym dziwnego, że chce być sam trochę? Zająć się sobą, spędzić czas sam ze sobą, to tak jak chcę spędzić czas z dziewczyną, z partnerem, cokolwiek. Dlaczego tak jest?
Dlaczego tak w szkołach ciągle namawiają do zadań grupowych? Nie każdy się do tego nadaje, nie każdy ma w ogóle wykonywał taki zawód w przyszłości. Ja na przykład nie pracuję w grupach, a jak już, to w niewielkich czasami i to z osobami, z którymi chcę to robić. Taki sobie zawód obrałem, żeby nie mieć potrzeby ciągłego spędzania z przypadkowymi ludźmi. Nie dlatego, że nie lubię ludzi, tylko jest to dla mnie męczące. Jeżeli ludzie są wokół ciągle, to ja potrzebuję odpocząć. Jeżeli gdzieś pojadę, na przykład pojadę na weekend ze znajomymi, wiadomo, w domku zamknięci jesteśmy, ciągle spędzamy ze sobą czas, jest super. Ale ja po prostu czasami muszę wyjść i się przejść sam, odpocząć. A jak wrócę, to ja bardzo często jestem zmęczony, nie fizycznie, tylko psychicznie. I muszę od tego po prostu odpocząć, nawet nie od ludzi, że mnie zniszczyli, nienawidzę was, nie. Tylko potrzebuję naładować energii, naładować swoje baterie społeczne. Social battery, jak to pięknie po angielsku się nazywa. Czemu jest tak, że wiele rzeczy po angielsku brzmi po prostu lepiej niż takich określeń? Social battery, bateria społeczna. Jakoś nie brzmi to fajnie. Albo na przykład anxiety, jakie to teraz takie fajne słowo, w sensie takie popularne i tak brzmi fajnie. Jest wiele takich określeń, które właściwie ciężko jest po polsku opowiedzieć. Jednak powinienem takim zajebistym akcentem powiedzieć social battery. Dobra, to wyszło, że ten akcent jest gorszy jeszcze. Social battery. O, tak powiem. Także to jest jak najbardziej wszystko normalne, że jest taka potrzeba pobycia ze sobą, samemu ze sobą. Ja na przykład jak jest dużo ludzi w sklepie, to ja się bardzo męczę. Przedwczoraj poszedłem do Arkadii. Nienawidzę tam chodzić i nienawidzę żadnej galerii handlowej, po prostu najgorsze, tłum ludzi, bodźce. Ale i była kolejka w sklepie, chciałem po prostu kupić iPada do rysowania, bo bardzo się wkręciłem, żeby rysować na nim. Super sprawa teraz po kilku dniach. No, żałuję, że tego wcześniej nie miałem. Cudowna sprawa, iPad i Procreate i taka apka do rysowania, szkicowania i tak dalej. Ale po co ja wam o tym mówię? Dlaczego, co ja tam chciałem kupić? Jakby reklama była, nie zapłacili mi za to. No dlaczego ja to robię? Sfrajerzyłem się. Nie, no dobra. Dobra. I tam była kolejka. Było sporo ludzi i trochę kolejni jacyś przyszli. Nagle się tak zrobiło dużo ludzi. Ja stałem w kolejce. Po prostu dla mnie to było za dużo ludzi. Ja po prostu jakby tak udałem, że niby nie staję w kolejce i się z niej wyślizgnąłem i wyszedłem. O, niby coś tu oglądam dalej, że ja tak naprawdę nie stałem w kolejce. Po prostu przytłoczyło mnie to, mimo że w sumie to stałem w kolejce. Ale na tyle wiem, że to tam wcześniej długo by trwało, że ja tak musiałem odejść od tej kolejki i tak chwilę, 5 minut przeczekałem, to się rozładowało i czy tam nawet 10 może gdzieś jeszcze wyszedłem ze sklepu zajrzeć chyba do drugiego. I już nie było tej kolejki. I było jakby... Wiedziałem, że muszę to zrobić, bo kluczem też jest wiedzieć, co się czuje i dlaczego się czuje. Skąd się czuje pewnego rodzaju napięcie. Ja w takiej sytuacji czuję, że jakby mi się mięśnie napinają. To nie jest stres. To jest takie jakieś wewnętrzne napięcie, takie buzujące. Takie, że jakbym musiał coś w sobie kontrolować i być bardzo uważnym, nie wiedzieć dlaczego, bo jest dużo ludzi, dużo bodźców. Ja muszę być uważny, bo ja nie jestem tak szybki. W znaczeniu takim jak ekstrawertycy, którzy zawsze mają gotową odpowiedź, gotowy punch. Ja muszę być przygotowany, dlatego w jakimś sensie. W sensie potrzebuję czasu. I to jest takie te napięcie bycia gotowości. Wtedy ja się wycofuję. Po prostu wiem, że to będzie dla mnie lepsze. Ale już jestem tego świadom i warto zastanowić się, co czujesz w takich sytuacjach i dlaczego czujesz, gdy jest dużo ludzi, czy czujesz się tak naprawdę dobrze wtedy. Zastanów się nad tym. I co jest tak naprawdę przyczyną? Czy jak idziesz na imprezę i czujesz, że wrasta w tobie napięcie, jakiś taki lęk, niepokój? O, siema. Halo, nagrywam.
Ale to coś chcesz? Coś chcesz? Ja chciałam. To była moja siostra. A bo tutaj grzyb się, jakiś lekki zalunk od tego, nie, pomówiłem wam o zalanym suficie, tak, no to się z tego wszystko bierze. Znaczy grzyb to może za dużo powiedziane, przesadzam, nie wiem co tam się stało, nie znam się, jakieś jakby lekkie, jakieś zacieki. Żeby, no i się wybiłem, a tutaj było ważne pytanie. I zastanowić się, czy skąd się bierze to, że chcesz wyjść. Jeżeli chcesz wyjść, wyjdź. Pójdź do domu, albo po prostu chwilę się przejść. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie przejmuj się tym. Po prostu powiedz mu, wiesz co, ja potrzebuję chwilę odpocząć, a bliskie osoby, warto z nimi być szczerym i im powiedzieć, że tak samo jak partner, partnerka, powiedzcie im, że jak jest jakaś impreza, na której jesteście, to że czasami musicie pobyć sami. Powinni to zrozumieć, a jak nie zrozumieją, to nie wróżę, że to będzie owocny związek niestety, no bo dobrze jest nawzajem rozumieć swoje uczucia i emocje. Wtedy jest też łatwiej. Własne i cudze. O, niezależnie kto to jest. A im się bardziej otworzy na własne uczucia i emocje, zrozumie je, zacznie się je po prostu wsłuchiwać, co się dzieje w ciele, co, jakie sygnały napływają, to też łatwiej nabrać empatii i zrozumienia dla innych. No bo jak zrozumieć innych, jak się siebie nie rozumie? Najbliższej się sobie osoby nie zrozumie, to jak można zrozumieć inne osoby? No bo pamiętajmy o tym, pamiętaj o tym, że najbliższą osobą jesteś dla siebie tylko ty, no bo to jednak fajnie i niefajnie, że spędzamy ze sobą 100% swojego czasu. Niezależnie co robimy, to zawsze tam jesteśmy my. I o tym chyba zapominamy, więc najważniejsze jest, żeby zadbać o siebie najpierw. Więc to jest jak najbardziej okej, bycie cichym, wycofanym. A to wcale nie powoduje, że w innych sferach się takim nie będzie, bo sam introwertyzm to nie jest jakaś totalna nieśmiałość, że w ogóle nie da się nic zrobić. Nie mam problemu, prowadzę firmę, nie mam żadnego problemu, sobie mogę nawet prowadzić podcast i tutaj wydawać się być wygadanym, bo ciągle będę gadał i mogę zaknawijać sobie bardzo szybko i różne rzeczy, bo zależnie od sytuacji różne rzeczy się dzieją i w pewnych otoczeniach i w pewnych sytuacjach ja jestem bardzo rozmowny, a w innych mogę siedzieć i wcale nie jest mi z tym źle i się nie odzywać, bo akurat tego potrzebuję. Do zobaczenia i trzymajcie się bardzo pięknie. Cudowni jesteście.